Cześć, jestem Piecyk i dzisiaj będziemy strać wiaderko. Ale żem jedną żarta, co? Dobra, koniec obiektywizmu, koniec pieprzenia farmazonów. Nie na tym, jak jestem wkurzony, bo generalnie przed chwilą nagrałem 10 minut gameplayu z komentarzem, tylko po to, bo dowiedzieliśmy, że miałem wyłączone mikro. Bardzo mnie to ucieszyło i teraz podchodzę pod to po raz drugi. I tak jak widzicie, tutaj mamy pana bez twarzy z karabinem i napis multiplayer, co oznacza, że to musi być Modern Warfare 3 właśnie w trybie multiplayer, jakieś to oczywiste. Generalnie najlepiej podsumowuje to gra właśnie opinia, że Modern Warfare 3 to jest Modern Warfare 2.5. Tak samo gameplay, tak samo graficznie i pod wieloma innymi względami jest to prawie, że to samo. I pod tym względem jest to duży minus, ponieważ płacenie 100 zł za tak naprawdę dodatek do Modern Warfare 2 to jest po prostu rzecz niewybaczalna. Niewybaczalne jest jeszcze jednak to, że oczywiście po raz kolejny jesteśmy obdarowani nie dedykami, a takim głównym matchmaking... Jezus, co się dzieje? Matchmakingowym. I to bardzo, bardzo ogranicza Modern Warfare 3 po sieci i z góry mówię, że jeżeli chodzi o potencjał po sieci, to znacznie większy go posiada Battlefield 3. Właśnie, że ma przede wszystkim dedyki. Bo pod wieloma względami moim zdaniem jest gorszy od multiplayeru Modern Warfare 3, ale przede wszystkim przez dedyki Modern Warfare 3 ogranicza się strasznie. Mini generalnie się praktycznie nie zmieniło, poza kolorystyką Modern Warfare 2, poza tym, że jest dodany tryb Vault, co pewnie po polsku przetłumaczono jako krypta czy jakieś inne gówno. Tutaj, tak jak w Black Opsie, możemy sobie obejrzeć jakieś replaye, screenshoty and more, tak jak tutaj pisze, nie? No i co? Mamy baraki. W barakach trochę się zmieniło, ale generalnie niewiele. Mamy, tak jak wcześniej mieliśmy, challenge. Mamy takie wcześniej również baretki, ale mamy to, czego nie mieliśmy, czyli leaderboards. W leaderboards możemy zobaczyć score, albo winsy, albo killsy. Generalnie, tak jak widzicie, na liście jestem tylko ja. A więc za bardzo się nie porównamy, ale i tak możemy się tym pojarać. I co? Jest to fajne właśnie, się nawet podoba. Prestige Shop, czyli za każdy osiągnięty Prestige Level, a z tego co tutaj widzę, to jest ich chyba nie wiem ile, tak czy inaczej tutaj tym razem, żeby osiągnąć Prestige, musimy osiągnąć 80 level, a nie tak jak było w Call of Duty Modern Warfare 2, level 70. I generalnie za każdy osiągnięty Prestige mamy jeden punkt i potem możemy wykorzystać sobie w tym właśnie śmiesznym sklepie, jak na przykład podwojenie sobie otrzymywania doświadczenia. Okej, to teraz... Aha, jeszcze, no bo tak, to bardzo ważne. Co się zmieniło w perkach i w broniach? W broniach to, co się zmieniło, to można powiedzieć, że generalnie zamiast przyjść więcej nowych broni, to po prostu wróciło. Ale ja to nie mówię, że to jest jakieś tam... że jest to coś, co się po prostu negatywnie odbierane przeze mnie. Na przykład mamy G36C. Mamy na przykład, mamy MP5, to również cieszy. Mamy Dragunowa. A doszło też parę broni oczywiście. Jak na przykład coś, co się nazywa FADem. Coś, co na przykład nazywa się PP90M1. Coś, co się nazywa MSR. Generalnie wszystko służy do zabijania, co raczej nie jest nowością. Perków generalnie też trochę doszło. Na przykład taki Stalker, kiedy tutaj przemierzamy z broni, poruszamy się szybciej. Ale generalnie tak trochę to pomieszano, że na przykład to co w Modern Warfare 2 odpowiadało za perk pro, to teraz tutaj odpowiada za zwykły. No jest trochę zmiana, ale generalnie aż to na tyle, aby całkowicie odróżnić gameplay od Modern Warfare 2 po sieci. A teraz znajdziemy sobie jakiś magiczny serwer, dobry żart, jakąś grę, który ktoś będzie gdzieś ją hostował. Okej, tutaj to co zmieniono, to jest zwołtowanie na mapę przed zaczęciem. Ja dam, ci dają na tą mapę, to ja dam tutaj, żeby być złośliwym, na tą mapę. O proszę. Czy ktoś jeszcze da tą drugą mapę? Oczywiście, że nie na tą drugą mapę, bo po co? Teraz poczekamy. Live Kitty, you fucking wanna be Countess Ho? Come at me, white boy! Tak, fajnie, właśnie wyciszyłem pana, który ma murzyna w tym. Ciebie też wyciszę. To, co mi się też nie podoba w tym całym
Saudai w necie, czy teraz nie wiem jak to się nazywa. Tego nie nazwali w ogóle, nazwali po prostu multiplayerem. To, że trzeba czekać, oczywiście zawsze trzeba czekać przed rozpoczęciem nowej gry. No i to jest wkurwiające niesamowicie. Dobra, teraz będzie znów waiting aż zajdzie słońce. Finding the house, znów waiting. Oj, w końcu. The match is about to begin. Yeah. Ok, jestem tutaj z panem Murzynem. Z DJ-em Freddy. No, nie jest źle. Poza tym, że u nich jest 80 level. Trybów gry też trochę doszło. Ale tak jak widzicie, level na razie mam mały. Przez co ani za bardzo nie poznałem tego wszystkiego, dlatego też, ale tak jak mówię, tutaj nie będzie obiektywizmu, tak jak w mojej recenzji singleplayera, więc najlepiej po prostu zamknąć się i przestać pierdolić głupoty w komentarzach. No, to teraz tutaj pasek nam się ładuje, pasek nam się tak ładuje, że normalnie wręcz nie nadążam z moimi oczami, aby jego śledzić. Może zamiast nazwać filmik Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayer, to nazwę filmik Call of Duty Modern Warfare 3 pasek Revenge, czy coś w tym stylu. Modern Warfare 2 strasznie o wiele mi się szybciej ładowało te mapy, nie? Ale na pocieszenie fanboyów Call of Duty powiem tylko, że w Battlefield 3 ładują mi się mapy jeszcze dłużej. Dokładnie. Niech się teraz Flame War rozpocznie w komentarzach, a ja się będę tylko pociesznie na to spoglądał z góry. No, nie wiem, załaduje mi się to, czy mi się to nie załaduje, bo to jest pytanie. Zaraz nasz magiczny pasek tutaj dosięgnie tego śmietnika na tym artworku, dosięgnął śmietnika i teraz muszę go wyprzedzić. Cóż za tutaj zawzięta rywalizacja. Jest, finish, brawo. W końcu wejdziemy na serwer. O, super. Ja standardowo biorę pistolet maszynowy, ponieważ moim zdaniem tak po prostu najlepiej jest grać. Ja pierdolę. Ponieważ jest duża mobilność, na przykład w przypadku UMP również duża, no niecelność, ale obrażenia w miarę. Akurat ja mam tłumik, przez co na dalsze odległości te obrażenia się zmniejszają. Dobra. Tutaj pójdę za kim? Za Sveinem. Svein mnie doprowadzi do zwycięstwa. Przynajmniej ja mu ufam. No i niepotrzebnie mu ufałem. Ale tak to zawsze się niestety kończy. Gram na dominacji. Z moich ulubionych trybów, taki, żeby sobie nabić level, bo wiadomo, że... O, to lubię, to lubię. Dobrze, fajnie. Elegancko. Bo tak wiadomo, trybów do grania z ludźmi, zwłaszcza swoimi, to po prostu zawsze wybieram uznać i zniszcz. Co jest chyba jednym najrozsądniejszym wyborem, zamiast się pieprzenie na takich śmiesznych publikach. To się zakampi na to drzewo. O! Się zakampiłem, także szok. O, tu namapiam jakieś serduszko, ciekawe co to znaczy. O. O, proszę, teraz kamizelkę. Odporną, fajnie. Tego jeszcze nie widziałem. A jeżeli chodzi o balans, to moim zdaniem jest to znacznie lepiej zrobione niż Modern Warfare 2. Nie ma czegoś takiego, że praktycznie wszyscy grają z UMP. No to dlatego, że po prostu jest znacznie więcej broni niż Modern Warfare 2. No ale przede wszystkim nie ma czegoś takiego chamskiego jak model 1887 bodajże i G18 Fakimbo. No, to była porażka niesamowita. O, tutaj zaraz go dopadł. Kurwa. Ale w ogóle jaki w ogóle kemping śmieszny, nie? Sobie centralnie na środku się położył gość, tylko czekał aż ktoś wejdzie. Uwielbiam takich ludzi. O, zdał, że kurwa. Fajnie zginąć, nie? Nie, kurwa? Dobrze jest, kurwa, gnąć. Dobra, flame już mi się włączył. No, ja pierdolę, schowałem się, to właśnie lubię takie zapóźnienie, takie ginięcie. Gdy już jesteś za ścianą, to nagle coś się trafia i chuj, nie ma się. Gdzieś tu pójść, żeby coś zabić, chyba nie bardzo.
No bo jak? O, może? Może jest tutaj jakiś śmieszny smerf czekający na śmierć? Czy może tylko piecyk błąkający się i właśnie ginący od Daniela? I chyba właśnie tak to wygląda. Map? Niczym nie jest map. Nie wiem, do to was oszukuję, niczym jest map. Map jest pewnie od zajebania. Na pewno więcej niż w Battlefieldzie 3. I tutaj kolejne pole do popisu dla flamerów na komentarzach. Ktoś ma niby wallhacka. Któż ma wallhacka? Adi ma wallhacka. Zaraz go zobaczymy. Sąd go tutaj osądzi. Proszę. Bo prędzej ja chyba zginę. O. Czekaj, jak on tu... A, pierdole, chamskie. Siedzi taki cfel z jebanym tym wykrywaczem i tylko czeka, aż ktoś go otoczy. Nie lubię takiej, dlatego tego mówię, że... O, i to jest właśnie... O! Miałem o tym powiedzieć. Jest to generalnie jedyny wakistyk, na który gracze narzekają, że jest strasznie zbalansowany. Czyli dostaniemy taki pancerz, który był znany chociażby z singleplayera Modern Warfare 2. W praktyce jesteśmy nieśmiertelni, możemy robić każdemu z dupy wiadro. No i jest to faktycznie przesadzone. Moim zdaniem powinni zwiększyć, no i może nie tyle co, że łatwiej byłoby kogoś takiego zabić, po prostu zwiększyć limit co do osiągnięcia tego poprzez kill streaky. Zwiększyć liczbę na to. Ha! Come back! Dobrze, lubię takie fajne wstawki. Czekaj, to jest... O kurwa, no właśnie. Wszyscy kochają kamperów. O, to tylko ty. Na szczęście. Soul Bank. Najebiście. Jak on nie dociągnął z tego noża, czekaj, chętnie to zobaczę. O, najebiście. Teleport widzę wciąż jest aktywny, no nic. Wszystko też zależy od na jaki team trafimy, bo czasem możemy się świetnie bawić w multiplayerze Modern Warfare 3, a czasem po prostu przeżywamy takie tutaj... O, ja pierdolę. No, takie tortury jak na przykład teraz. Tam debili w teamie, u nich są jakiś Adi 80 level, jakiś już maniak, które... Podziwiam takich ludzi, co od premiery tylko napierdalają w to, żeby wbić na dom jaki level. Ja już to po prostu tylu sił nie mam. No a potem chodzą tacy, rozpierdalają wszystko. O, ja pierdolę. O Boże. O Jezus. Jaki chaos w ogóle. Czekaj, zaraz ten kamper gdzieś był, zaraz go nie... O! Ja pierdolę, nie no, porażka, nie. Teraz musiałem wyjść na taki serwer, gdzie po prostu no nic nie idzie zrobić. Dobrze, kurwa, jeszcze tak to rzuciłem, że jestem z ciebie dumny. No. No już kurwa zabili. No. Dobrze. No to czekałem właśnie. Pierdolę. Ale no ledwo się człowiek wychyli już strzelają, nie? Nie wiem, albo są po prostu tak wypingowani w te różne radary, inne gówna, że no nie idzie się ruszyć. To jest też nowość. Takie miny, że jak do nich podejdziemy, to one po prostu w górę wyskakują i nas rozpierdalają. Zabiję coś w ogóle, jakie on staty. Boże, nawet nie chcę na to patrzeć. Masz mi siebie żal. No, mogę się kurwa tłumaczyć, no zobaczcie na takiego, nie? Zobaczcie na taką kurwę. O ja pierdolę. Nowością względu... No, kurwa. Nowości względem MW2... Nowością względem MW2 jest też to, że są takie paczki pułapki rozrzucone przez kogoś, na przykład pisze, że jakiś jest mega zajebisty helikopter, w tym otwieram, a to wybucha.
Nie no, chuj, to było słabe. Ta gra była słaba. Bardzo słaba. Lepiej wyjdę, albo mogę zakończyć ten film, bo musicie patrzeć na te staty, bro, nie? Out, out, kurwa, out. No, no, dobra, kończymy to. Kończymy to, bo żal. Generalnie z grubsza wszystko widzicie, ale ja też od siebie za bardzo wam nie dodam. Bo jak patrząc na mój level, to ciężko, żeby mnie coś dodać. No, następnym razem widzimy się przy okazji filmiku z multiplayera Battlefielda 3, co generalnie miał już teraz to nastąpić, ale że dostałem zajawkę na zrobienie czegoś innego, no to tak wyszło.